Tym razem zmienimy sobie tutaj chłodnicę. Jeszcze ze starych, dobrych zapasów z 88 roku. Z tą, którą mam teraz. No bo była ona tutaj już przy korku reanimowana. No i teraz jeszcze zaczęła jest tutaj przy króćcu. Była teraz zalewana wodą, tam destylowaną, żeby się nie osadzał kamień. No ale tak jeździć nie można. Cały czas to uciekało tym. I akurat kolega z grupy znalazł mi taką chłodnicę fajną. Jest na pewno o wiele lepsze niż te wszystkie nowe, niby oryginalne. Dzisiejsza produkcja na pewno 100 razy lepsza od tych tanich, takich tych po 300-400 zł. No bo tamte to zaraz same się rozszczelniają. A te to są jeszcze starej, dobrej produkcji. ZSM Ostrów Wielkopolski jeszcze. Jest to leżak magazynowy. Tam kosztowało mnie 500 zł na Eliksie. Plus wysyłka. No ale ta mniejsza o to. Wam pokazać. Nie była nigdy zalewana. Wszystkie tutaj farby na tych końcach nieruszane. Wewnątrz też nic. No. Teraz sobie sprawdzimy tylko. Tutaj nowej produkcji już kranik mam. Czy trzeba go wkręcać na klej, żeby był w odpowiednią stronę, czy sam już od siebie będzie pasował. O, będzie w tą stronę, czyli jak ją zamontujemy, będzie nam patrzał w stronę tej maski. Jak widać, tam mamy kranik, tą dźwigienkę. Sporo tutaj miejsca, więc może tak śmiało być. Damy jeszcze tutaj tylko teflonu, żeby było na pewno szczelne. No i zabieramy się tutaj do rozbiórki. Minął tutaj tydzień od montażu tej chłodnicy. Nigdzie tutaj nie ma żadnych zapoceń ani nic. Chłodnica też wydaje się być szczelna. Przy tym kraniku również. Mimo tego, że tutaj mam jeszcze stary korek, bo w sklepie od ponad tygodnia nie może im dojść ten korek, to i tak tu dookoła jest sucho, a odpadło od niego tutaj ta część, która ma tą uszczelkę. No ale płyn się trzyma na swoim poziomie, nawet się mocno tutaj nie zardzewiał. No i myślę, że będzie dobrze z tym